Witam państwa na kanale Beats of Data. Ja nazywam się Michał Korzycki i chciałem dzisiaj opowiedzieć, co nieco o języku Pyta. Zapraszam. Zacznę, może nieco od kwestii organizacyjnych. Ten wykład jest pierwszym z cyklu kilkunastu wykładów, który się pojawi. Te wykłady będą w trybie online pokazywać, jak pewne konstrukcje uruchamiać, na od pytona, później zajmiemy się mechanizmami przetwarzania danych, nauczenia maszynowego i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te przykłady, które omawiam, są dostępne do tego, żeby samodzielnie je uruchomić i je przerobić na repozytorium GitHub. Link macie tutaj, go Państwo na ekranie oraz w komentarzu pod tym filmem. Najprostszym sposobem pobrania tego repozytorium, jest ściągnięcie zipa pełnego repozytorium, ale dużo lepiej jest tak naprawdę zrobić sobie własny klon repozytorium i na nim pracować, do czego serdecznie zapraszam. I w filmiku załączonym tutaj w linku na ekranie opiszę, jak to dokładniej zrobić. Tematem spotkań będzie język Python. Jest to język programowania, który jest dynamicznie, silnie typowany. Jest to język skryptowy. Są oznaczają te pojęcia, zaraz wyjaśnię. On stał się bardzo popularny nawet na pędzę takie sajty jak YouTube, Dropbox, Netflix czy też Instagram, i też jest chyba dzisiaj jeden z najważniejszych języków wykorzystywany szeroko w czymś, co się nazywa sztuczną inteligencją oraz w przetwarzaniu danych. Tak naprawdę te dwa, dwie ostatnie dziny chyba są związane z tym. Że uzyskał taką popularność. Istnieje oczywiście wiele wersji tego języka. Na wykładzie korzystam z wersji 3.9. Starsze wersje też będą, kod będzie w nich działać. Najnowsza wersja, która wyszła w tym roku, mówimy o roku 2023, we wrześniu, wyszła wersja 3.12. Oprócz tak naprawdę elementów bardziej związanych z mechanizmem rozbudowy wewnętrznej. Sam język składniowo niewiele się różni od 39, więc wszystkie przykłady, które ja omawiam, zasadniczo powinny działać od wersji 37 w górę aż do 312. Jedną z ciekawych właściwości języka Python jest to, że oczywiście może działać samodzielnie jako skrypty, na przykład w tle na serwerze, może to być uruchomiony wewnątrz notebooków Jupytera, co mniejszym widzimy. Jak zainstalować sobie tego typu notebooki, także odsyłam do wspomnianego wcześniej filmiku. Oraz ważną cechą tego języka jest to, że jest poważnym językiem programowania. Tutaj nieco żartobliwie wyjaśnię, co ja rozumiem przez poważny język programowania. Chciałem Państwu przedstawić pana Guido van Rossuma, twórcę tego języka. To jest zdjęcie z czasu, kiedy pracował w Google. Po tej pracy w Google odszedł na krótką emeryturę, teraz wrócił do pracy w Microsoft nie doprowadził do tego, że w tym roku w 2023 Python stał się częścią składową Exala z czego się ja osobiście bardzo cieszę i jeżeli popatrzymy sobie na twórców języku programowania poważnych języku programowania tak jak pan Guido Van Rossum, czy pan James Gosling twórca Javy, czy wreszcie pan Björn Stroustrup, twórca języka C++ wszyscy oni noszą brody i mówi się, że język programowania jest poważnym językiem programowania, jeżeli jego twórca ma brodę. Na tym zdjęciu pan von Rossum brodę ma. Zatem można traktować pytona jako poważny język programowania. Zacznijmy, skoro już mówiłem o pytonie, no, uruchomimy sobie pierwsze nasze polecenie w tym języku. Od tego trzeba już zacząć. Tradycyjnie polega ono na wypisaniu komunikatu, komunikatu: Hello world na ekranie. Wykonujemy to przy pomocy funkcji wbudowanej print, która wypisze nam. O, oh, jakie zaskoczenie! Hello world. Oczywiście w tych okienkach Jupytera można wpisywać dużo bardziej złożone polecenie języka. Tutaj mogę na przykład spytać się, w której wersji języka obecnie pracujemy. I on mi się jako. Hmm, Python 3.91. Jeżeli miałbym jeszcze zachęcić Państwa do z z języka pytań, Python chciałbym odesłać do czegoś, co się nazywa Tyobi Index. To jest takie centralne miejsce, które śledzi przez już o ponad 20 lat, e, śledzi popularność języków programowania. W roku 2020, 3 lata temu, pojawił się nagłówek, że Python pędzi do przodu i przeskoczył Java, która wtedy była niezwykle popularna. No i widzimy, że no, między rokiem 19 a 20 nastąpiła zmiana na podium. Z miejsca trzeciego na drugie wskoczył nam Python. A teraz, jeżeli przejrzę te same screenshoty, które robiłem w przeciągu lat, i zobaczymy, co się wydarzyło. W 2021 i 2022 roku Python utrzymał się na pierwszej pozycji i utrzymuje się także na pierwszej pozycji w tym roku. Czy ta pozycja jest zagrożona? Może. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Istotne jest to, że na pewno Python na podium... Najpopularniejszych języków programowania jest i raczej tam pozostanie. Jeżeli miałbym się dopatrywać jakichś temu powodów, to chyba związane z tym, że jest stosowany w bardzo wielu w dziedzinach, od tworzenia aplikacji webowych po sztuczną inteligencji i przetwarzanie danych. I jest także językiem, który moim zdaniem relatywnie łatwo zacząć w nim programować. Jest dużo mniejsza bariera wejścia, ale ilość wiedzy, którą należy później opanować, żeby skorzystać z wszystkich możliwości języka, jest porównywalny jak w wielu innych, dużo bardziej złożonych językach programowania, takie jak C++. Bardzo potężny język, ale jako praktyk mogę powiedzieć, że język C++ na pewno ma dużo wyższą barierę wejścia niż język Python. Link do Tyobi Index zamieszczony jest tutaj na ekranie, w notebooku, który jest na repozytorium, oraz będzie, oraz znajdziecie Państwo w komentarzu na dole pod filmem. Cen wykładów będzie, jak wspominałem, poświęcony językowi Python. Mechanizm data wranglingu, czyli mocowania się z danymi, czyli jak przygotować dane, które otrzymujemy do przetwarzania. Dane najczęściej, które otrzymujemy z jakiegokolwiek źródła, wymagają dużej ilości obróbki, czy przygotować do, można powiedzieć, konsumpcji, czy to do analizy, czy do wsadzenia do dalszych algorytmów nauczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. I odpowiednie przygotowanie danych zajmuje tak naprawdę 90% czasu każdej osoby, która z tymi danymi pracuje. Dlatego ta dziedzina data wrangling umie zanie całkiem sporą ilość czasu. Dane bez wizualizacji są bardzo trudne do interpretacji, więc porozmawiamy sobie także w tym cyklu wykładów o wizualizacji danych. No i Będę poruszał takie tematy jak web scraping, pobieranie danych na żywo z sieci, nauczanie maszynowe no i prawdopodobnie jeszcze wiele, wiele innych tematów. Prezentacje wszystkie będą wykorzy wykorzystaniem systemu Jupyter, a dokładnie notebooków Jupytera. To są, jak Państwo widzą teraz na ekranie, system, który na stronie www. jest w stanie połączyć zarówno kod wykonywalny, jak i Komentarze. Można w tych Jupiter Notebookach, w Notebookach w tych skruszytach wykorzystywać nie tylko, jak widać, sformatowany tekst, także można pisać wzory matematyczne. Tak, jak tutaj są, są łączone. Jeżeli kliknę dwa razy sobie na tym, zobaczą Państwo, że tak wygląda w tak zwanej notacji techowej zapisany ten, ta suma tutaj matematyczna. Analogicznie tutaj w notacji techowej między znakami dolara. Jest, jak widzą Państwo, wzór matematyczny. Jupiter to nie tylko wzory, to nie tylko sformatowany tekst. To przede wszystkim przede wszystkim ramki danych, z którymi będziemy pracować. Przykładowa ramka, którą sobie tutaj wygenerowałem losowa. I o tych ramkach danych będziemy długo, długo sobie rozmawiać. Korzystamy oczywiście z biblioteki klasycznej Pandas w Pythonie, który pomaga tego typu ramki danych przetwarzać. W Jupiterze można także wizualizację danych użyć. Tutaj jest przykład no, funkcji sinus, cosinus, nic szczególnego, ale widać, wykres dość szybko utworzyło. Środowisko Jupiter, samo Notebook bądź, bądź też Jupiter Lab. Polecam sobie ściągnąć z gotowej, przygotowanej paczki dla ludzi pracujących z danymi: pakietu Anaconda. To jest zestaw już gotowych instalacji, narzędzi, także pytońskich do pracy z danymi. Zaletą użycia Anacondy w stosunku co do Jupitera odrębnie, jest to, że ona przychodzi już gotowa z preinstalowanymi bibliotekami. Żeby sprawnie pracować z danymi w pytonie, musimy skorzystać z bardzo wielu bibliotek. Tutaj przemyciłem już trochę bibliotek w kodzie, których chciałem już jako przykład: Pandas do przetwarzania ramek danych, Matplotlib do robienia wykresów, NumPy do operacji numerycznych. Doprowadzenie do tego, żeby środowisko w pełni sprawnie działało i te biblioteki poszczególne między sobą się nie gryzły, jak się to mówi, kosztuje trochę pracy. Ta praca została już wykonana przez twórców pakietów Anacondy, więc po ściągnięciu Anacondy mamy gwarancję, że te wszystkie biblioteki już są w takich wersjach i są tak konfigurowane, że po prostu zaczną nam działać zaraz po instalacji samej Anacondy. Można teraz przejdziemy zatem do samej składni języka i bezpośrednio elementów, o których chcielibyśmy dzisiaj sobie poopowiadać. Tematem dzisiejszego spotkania będą przede wszystkim te elementy składni języka związane z zmiennymi ich typami. Wprowadzę też niektóre instrukcje sterujące. Zaczniemy od najbardziej podstawowych struktur, którym są napisy. Jest to typ STR w pytonie i zmienne. Zmienna jest to po prostu jakaś nazwa symboliczna, pod którą postawiamy jakąś wartość. przy przymocę operatora podstaw, czyli pojedynczo równa się. Tutaj pod zmienną S postawiam wartość napisu a la Makota. I ostatnie polecenie w tej komórce Jupitera pokaże nam wartość tej ostatniej zmiennej. Więc postawię sobie pod zmienną S wartość a la Makota i zobaczymy, jaką ma wartość. No, nie zaskoczeniem dla Państwa, że wartość ma... Ala la Makot. Napisy umieszczamy jako ciągi znaku pomiędzy pomień, pojedynczymi cudzysłowami. Możemy też użyć podwójne. Nie ma tak naprawdę dużego rozróżnienia i powodu, dlaczego używać jedne bądź drugie. Zazwyczaj staramy się stylistycznie używać tych pojedynczych cudzysłowów. A powód, dla którego język stosuje obydwa rodzaje cudzysłowów do napisów, jest taki, że chcemy, przypuśćmy, mieć napis, gdzie jest Cudzysłów pojedynczy. Ten cudzysłów pojedynczy nie kończy nam napisu, dlatego że ten napis zawarty jest podwójny w cudzysłowach. Więc napis nazywa się O'Neill z charakterystycznym apostrofem po literce O. Pozwala, my, podwójne cudzysłowy pozwolą po prostu umieścić pojedynczy cudzysłów jako część napisu. I vice versa. W pojedynczy, pojedynczych cudzysłowów można umieścić napisy biorące podwójne cudzysłowy. Więc tutaj taki ironiczny komentarz. Tak, to bardzo ciekawy przykład, z ciekawym podwójnym słowem Jest całkowicie legalną zmienną pytanie. wartością zmiennej pytań. To były napisy. Państwo się domyślają, że oczywiście w pytonie jest dużo więcej typów zmiennych. Mówimy o podstawowych typach zmiennych, tak jak liczby całkowite, to jest typ int, zmiennoprzycinkowe, float, napisy str i typ logiczny, bulowski, true i false. Znaczy true i false to są tak naprawdę jedyne dwa elementy składowe tego typu. Prawda i fałsz logiczne. Mówicie o tym, że to są typy podstawowe. Mamy jeszcze w pytaniu bardzo wiele typów złożonych, których omówię kilka dzisiaj. Podstawowe, które omówię, będą listy, krotki i słowniki. Zanim przejdziemy do typów złożonych, przejrzymy sobie szybko typy podstawowe, typy proste. Typ całkowity, int, no, na nim przede wszystkim wykonujemy, możemy wykonywać operacje arytmetyczne, takie jak dodawanie, dzielenie. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że 7 podzielone przez 2 daje 3.5, czyli już liczbę zmiennoprzycinkową, nie całkowitą, czyli to jest dzielenie, które daje wynik zmiennoprzycinkowy. Jeżeli podzielimy 7 przez 2 całkowicie, czyli 2 ukośniki użyjemy, Dostajemy dzielenie całkowite, czyli dzielenie bez reszty. tak? Czyli 7 podzielone przez 2, wiemy, że to jest 3, reszta 1. Resztę gubimy. Ale pozostajemy cały czas w przestrzeni liczb całkowitych. Przy zapisie liczb, taka sztuczka dosyć ciekawa. Można stosować gdziekolwiek w zapisie liczb podkreślenie belkę dolną jako to jest separator, który nie zmienia w żaden sposób wartości liczby, to jest po prostu tego typu dekoracja. Ja lubię stosować tą belkę w momencie, kiedy chcę oddzielić wizualnie tysiące, tak? czyli jakbym miał tutaj 10 tysięcy i nie miałbym ten belki, przez chwilkę musiałbym zmrużyć oczy, zobaczyć ile tych zer jest. Tutaj od razu widzę, a to jest 10 tysięcy, bo sobie oddzieliłem zera. To jest oczywiście całkowicie legalna liczba, całkowita, żeby to udowodnić, podzielę 10 tysięcy przez 100 i otrzymuję a, 100. Tutaj mieliśmy dzielenie całkowite, czyli dzielenie bez reszty, no to jeszcze przydałoby się dostać resztę. Resztę mamy, uzyskujemy z dzielenia, resztę z dzielenia przy operacji modulo. Ten operator modulo w Pythonie to jest znak procentu, czyli 7 modulo 2 to jest oczywiście 1. 7 przez podzielone przez 2 daje resztę 1. Mamy oczywiście do dyspozycji liczby zmiennoprzycinkowe, to już wcześniej widzieliśmy, można uzyskać z dzielenia. Można też liczby zmiennoprzycinkowe, jeżeli mamy 0 z przodu, to jest ciekawe, to 0 początkowe ominąć, co trochę może skrócić zapis. Czyli 0,5 to jest po prostu 0,5. Czyli mieliśmy liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe. Teraz dokładnie sobie porozmawiamy na temat napisów. Napisy już wcześniej wprowadziłem przy pomocy pojedynczych i podwójnych. Teraz chciałem zilustrować jedno pojęcie, które wcześniej wspominałem: o tym, że Python jest językiem dynamicznym. Stworzę sobie zmienną S. Ona ma wartość 3. No, jest zmienną typu całkowitego, no, czy jest całkowite? To, że język jest dynamiczny, wiąże się z tym, że typ danej zmiennej związany jest z jego wartością, nie ze zmienną. W językach statycznych należy powiedzieć, ta zmienna jest typu odpowiednio całkowitego, jest typu napis, typu zmienno -przecinkowego. W Pythonie nie ma takiej konieczności. Interpreter języka domyśli się, że tutaj ta zmienna będzie zmienną odpowiedniego typu na podstawie wartości, którą podstawiamy. Czyli jeżeli pod S podstawię napis alama, do tego napisu dodam napis kota. No, otrzymam napis Ala ma kota. Czyli też co wprowadziłem po drodze. Operator dodawania dla napisów. I dodawanie napisów to w sposób ich sklejanie, konkatenacja. Proszę sobie jeszcze jedną zmienną, całkowitą, i spróbujmy dodać taką zmienną całkowitą, do tych naszych napisów. Chcemy napisać, że Ala ma trzy koty. Tu niestety pojawia nam się błąd. Dlaczego? Dlatego, że próbujemy mieszać typy między sobą i to nam Python odpowiedział. He, hej, nie możesz skleić napisu z liczbą. Sklejanie napisów nie jest tym samym, co dodawanie liczb. Tak, więc tej operacji nie można wykonać. Brak możliwości mieszania typów z sobą Powoduje, że mówi się, że język jest silnie typowany, czyli pilnuje, że takie operacje można zrobić. Mogę wymienić jeden albo dwa języki, które, w którym tego typu konstrukcja byłaby całkowicie legalna, co powodowałoby, że język był, jest słabo typowany. Tak nie jest pytanie. Czy język jest, czym wspomniałem wcześniej, silnie typowany, dynamicznie silnie typowany? Żeby oczywiście skleić tego typu napis, żeby ustawić tę liczbę. Musimy skorzystać z konwersji, czyli zamienić zmienną jednego typu na wartość innego typu. Robimy to przez tego typu konstrukcję, gdzie podajemy typ, który chcemy uzyskać. Wspominałem wcześniej, jak się dane typy nazywają. Mówiliśmy, że napis jest typem str, liczba całkowita typem int, i te opisy typów będą stanowiły mechanizmy konwersji. Czyli, aby móc skleić tą trójkę z tym napisem, muszę dokonać konwersji, zamiany wartości na napis, co niniejszym zrobię. I uzyskuję napis, Ala ma trzy koty, dlatego że po drodze tą trójkę zamieniłem z liczby całkowitej na napis 3. Mamy dodawanie napisów, czy mamy też mnożenie. Więc mamy dosyć ciekawą wersję mnożenia. Możemy mianowicie pomnożyć napis przez liczbę całkowitą. Nie można mnożyć napisu przez napis, ale można pomnożyć liczbę, napis przez liczbę całkowitą. Dlaczego? Dlatego, że mnożenie tak naprawdę jest powtórzonym dodawaniem. Jeżeli mówimy, że, jeżeli mówimy, że 3 razy 3, to znaczy, że naprawdę mamy napis, że to jest 3 plus 3 plus 3. Więc tutaj gwiazdka razy 7 to będzie po prostu gwiazdka plus gwiazdka plus gwiazdka, plus gwiazdka 7 razy. I... Rzeczywiście, jak sobie odpalimy tego typu konstrukcję, otrzymamy napis złożony z siedmiu gwiazdek. Zamieniliśmy liczbę na napis. Teraz może spróbujemy przejść w drugą stronę. Mamy napis 1.0. 0. Skądś przyszedł, na przykład pisaliśmy go z klawiatury. No, to jest napis. Widać to chociażby po tych cudzysłowach. słowach. byśmy chcieli go zamienić z portem na liczbę, musimy użyć tutaj operatora konwersji int. I vice versa, tak jak wspomnieliśmy, mając liczbę, możemy ją zamienić z powrotem na napis przy pomocy operatora str, i wszystkie nazwy typów mogą działać, tak ktoś mówi, jako konstruktory, które konstruują, budują nam na podstawie podanych danych obiekt danego typu, czyli str tworzy napisy, int tworzy liczby całkowite i będziemy dokładnie tą samą konstrukcję spotykać we wszystkich innych opisach typów, których poznamy. Takie sklejanie napisów jest bardzo częstą operacją, ale gdybyśmy musieli to zrobić w ten sposób, jest to dosyć żmudne. Dlatego y, mamy w Pythonie bardzo wygodne mechanizmy do konstruowania tego napisu, tego typu napisów, tego typu komunikatów. Mamy wszystkim operator interpolacji napisów. Czyli jest to operator procent, tutaj używany nie jako modulo, nie jako resztę z dzielenia, ale jako interpolacja napisu, czyli wstawienie w środek napisu konkretnej wartości. Miejsce, w którym ma być ta wartość wstawiana, oznaczone jest znacznikiem, tutaj procent d, d od decimal, czyli liczba całkowita w układzie dziesiętnym. Jeżeli dokonamy tego typu interpolacji, to znacznik procent d zostanie zamieniony na trójkę f oznacza, że oszukujemy wartości zmiennoprzecinkowej, no co tutaj napisz liczba pi, to jest mniej więcej i tutaj zostało to obcięte do dwóch znaków po przecinku, bo taki tutaj dodatkowy parametr podałem, kropka 2, czyli interesuje mnie tylko dwie liczby po przecinku. Można interpolować więcej wartości, musimy podać tutaj taką konstrukcję, jak Państwo widzą, czyli to będzie jedna liczba, druga liczba i interpolujemy tu, z taką konstrukcją odnawia się 3-7. To jest tak zwana krotka, o czym za chwilę opowiem. I mamy napis: 3 jest liczbą, 7 jest liczbą. I muszą Państwo przyznać, że tego typu konstrukcja jest nieporównywalnie bardziej czytelna i łatwiejsza w utrzymaniu niż no, sklejanie, tak jak to robiliśmy z kotami naszej ali, która miała 3 koty. Gdybyśmy chcieli dorobić to robić w ten, ten sposób, musielibyśmy robić to w ten sposób, a a. Pamiętanie, ile to ma być napisów, spacji, no dużo pracy. A tak jest to dużo prostsze. Ale mój ulubiony sposób formatowania napisów jest używany tak zwanych f-stringów, napisów sformatowanych, które, jeżeli cudzysłów, czy to pojedynczy, czy podwójny, poprzedzimy z f, będziemy mieli jasny sygnał dawali pytanowi, że ten napis ma być formatowany i w nim mają się znajdować elementy składowe języka, czyli jeżeli mam zmienną n, to jeżeli w takich wąsatych nawiasach wstawię do środka, wartość zmiennej n zostanie tutaj podstawiona. Przypominam, że n było przed chwilą równe 3. No i ta konstrukcja zdecydowanie chyba jest najbardziej zwarta w stosunku co do wszystkich innych, które widzieliśmy, czyli zdecydowanie tego typu konstrukcja mi najbardziej odpowiada i najbardziej przypada do gustu i też jest jak najbardziej wskazana ze względów wydajnościowych. Tak jak wcześniej przy formatowaniu i, i napisów przy okazji interpolacji, wewnątrz tych wąsów także można zawrzeć dużo dodatkowej informacji, w jaki sposób wartość ma być przekształcona. Dokładna specyfikacja tego języka formatu wewnątrz wąsów znajdą Państwo, znajdują Państwo pod tym linkiem, gdzie jest cała specyfikacja. Ja tylko szybko zamieszczę przykłady, bardziej na zasadzie takiej, żeby pokazać, jakie są możliwości formatowania, niż jako konieczny wykład formalny na temat tego języka formatów. W Python mówi się, że jest językiem with batteries included, czyli to jest naprawdę biblioteka standardowa języka Python, jest niesłychanie rozbudowana i ja nadal, mimo że już programuję 20 lat w tym języku, prawie, nadal odkrywam w tej bibliotece funkcje, których nie znałem. Więc tutaj w bibliotece standardowej oczywiście mamy wbudowane pi. Pi no, obcięte do takiej długości, no, z konieczności. Można wypisać pi z trzema cyframi znaczącymi. Możemy wypisać pi z trzema cyframi po przecinku znaczącymi. Tutaj to oznaczenie F to zmienia. Mogę wypisać pi. wykonując zanim wcześniej operację arytmetyczną. Odjąłem z pi 3. Czyli wewnątrz tych wąsów można całkiem skomplikowane operację wykonywać dopiero później wynik operacji podać. To były liczby zmiennoprzecinkowe, Przed przypadku liczb całkowitych możemy poprosić o wpisanie liczby na przykład o polu o szerokości trzech znaków, czyli mamy tutaj spację wiodącą. Możemy podać znak wiodący, czy na przykład zero z przodu, to może się przydać nie wiem. Jak mamy do ponumerowania dużej ilości plików na dysku i chcemy, żeby mniej więcej nazwy plików były tej samej długości, Możemy próbować uzupełniać wypisaną nazwę, wypisaną liczbę, uzupełniać zerami, do tego, żeby miała stałą szerokość. Uzupełniać do stałej szerokości można także robić przy pomocy tego operatora, czyli to jest operator justowania. To oznacza, że mamy napis o szerokości 30 znaków, i do lewej strony wartość dociskamy. Tutaj mamy napis o szerokości 30 znaków, i do prawej strony justujemy. I tutaj widać, jest do prawej strony dociśnięty. Możemy podać wcześniej, jakim znakiem ma być uzupełnione. Tutaj podałem znak minus, tak jak wcześniej podawałem znak 0. Jeżeli dam tego typu operator, ptaszek do góry, to będzie wycentrowany napis. Może być wycentrowany i z znakiem wiodącym. Proszę bardzo. W ten sposób. Można tego użyć do całkiem fajnych rzeczy. Można na przykład, chcąc wypisywać znaki, które mają być wycentrowane, próbować to manipulować tym no, w, miarę, w miarę jakoś samemu licząc, ile ma być. Czyli tutaj stworzę napis, który składa się najpierw z 10 minusów. Przypominam, to jest mnożenie napisów. I korzystam z tego, że ma tu pojedyncze cudzysłowie, a tu podwójne, No ale do tego musiałem sam wykonać. To ma być 10 i tu, i tu, dużo do spamiętań. A może po prostu wypisz mi napis, który ma mieć szerokość 25 znaków, ma być wypełniony minusami, tymi pauzami, a w środku ma być jego treść hello. Więc wydaje się, że, że taki zapis jest po prostu kosztuje mniej mentalnie. To było zacząć wszystko, co chciałem na razie o napisach opowiedzieć. Jeszcze kilka innych rzeczy będę przemycał po drodze, ale w tym momencie przechodzimy do kolejnego typu, typu bulowskiego, typu logicznego. Ma on, jak przypominam, dwie wartości, true i false. Najczęściej używamy to w warunkach logicznych, czyli na przykład sprawdzamy, czy n jest równe 3. Tak, n jest równe 3. Uzyskujemy wartość logiczną true, czyli prawda. A patrzymy, czy n przypadkiem się nie różni od trzech. No nie, on, się, on jest równy 3, więc nie jest różny od trzech, więc na pytanie, czy n jest różny od trzech, odpowiedź jest false. Można negować też dane warunki logiczne, użyciu operatora not, no, czyli tak naprawdę w tej komórce i w tej komórce to są całkowicie równoważne konstrukcje. Gdyby chcieć zapisać tautologię tercium non czyli... No, są tylko dwie możliwe opcje: n jest równe 3 lub n jest różne od 3. Tutaj mamy operator logiczny or. I analogicznie, jeżeli mamy operator logiczny and i, czyli koniunkcja logiczna, to był alternatywa logiczna, to jest koniunkcja logiczna. W tym przypadku koniunkcji logicznej, jeżeli mamy warunek n równe 3 i n różne od 3, musimy otrzymać fałsz, bo co najmniej jeden z tych warunków jest fałszywy. Gdzie wykorzystujemy Warunki logiczne. No, chyba pierwszą podstawowym miejscem jest instrukcja strojąca if, która mówi, że dane polecenie Pytona zostanie wykonane, jeżeli warunek jest spełniony. Czyli, jeżeli n jest równe 3, ma się wypisać 3. Chcę zwrócić uwagę na niesłanie ważną rzecz. W Pytonie to, że jakiś blok kodu jest związany z jakimś warunkiem. Zaznaczany jest tym, że warunek kończy się dwukropkiem, a następnie następuje wcięcie. To wcięcie tradycyjnie powinno być na cztery spacje. Może być więcej, może być mniej, może być tabulacja. Ale tradycyjnie przyjmuje się cztery spacje. To jest pytoniczny sposób pisania tego typu wcięcia. Czyli jeżeli tu mamy warunek, jeżeli n jest równe 4, wypisujemy 4. I do ifa mamy dowiązany warunek else, w przeciwnym wypadku to nie 4. Ten blok tutaj był związany z warunkiem logicznym, czy n jest równe 4. Ten blok związany jest z warunkiem logicznym, czy jest różny od 4. Możemy chcieć mieć kilka różnych warunków logicznych, czyli Możemy ustalić, czy n jest równe 4, wpisujemy 4. W przeciwnym wypadku sprawdzamy, czy n jest równe 3, wpisujemy 3. W przeciwnym wypadku, jeżeli zrany z wcześniejszych ifów nie zastąpił, wypisujemy tego typu komunikat. Co jest istotne tutaj, to jeżeli ma być else if, if else i if zaraz po tym, łączymy else ifa w jedną konstrukcję elif. To jest bardzo ważne. Czyli ciąg ifów, kolejny, który należy sprawdzać if, else, if łączymy w taki elif. To były typy logiczne i to na chwilę obecną zamyka nam kwestię typów podstawowych, typów prostych. Przechodzimy już do typów złożonych. Najważniejszym chyba typem złożonym, z którego się korzysta, są listy. Listę tworzymy przy pomocy nawiasów prostokątnych. I po przecinku oddzielamy wartości. Lista to jest po prostu ciąg kolejnych wartości, które są przechowywane. Wartości mogą być dowolnego typu, mogą to być napisy, mogą być się wartości logiczne, mogą być to liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe. Mogą to być także inne listy i inne typy złożone. Nie ma żadnego ograniczenia jakiego typu może być element listy. Przy czym od razu zaznaczam, najczęściej jeżeli mamy na liście Coś, co jest więcej niż jednego typu, logika się strasznie komplikuje, więc należy unikać jak ognia sytuacji, w której na liście mamy inne rzeczy niż elementy jednego określonego typu. Nie jest to zabronione. Jest to powiedzmy niewskazane. Ze względu na złożoność. Tego. I podobnie jak podobnie jak w przypadku widzieliśmy liczb całkowitych i napisów. Przy pomocy konstruktora typu, nazwy typu, można tworzyć dane obiekty. Tutaj, żeby stworzyć listę, tworzy listy na bazie innej listy. Tutaj cokolwiek, co ma strukturę listową, mogłoby wejść. O tym nieco dłużej będzie, co tutaj naprawdę muszę wchodzić. To są elementy listy. To jak się odwołać do tych elementów listy? No, odwołujemy się przy pomocy tego samego nawiasu, którego użyliśmy do stworzenia. Czyli tutaj. Próbujemy wyciągnąć element z listy A o indeksie 1. Otrzymujemy piątkę. Hmm, zastanawiające. Dlaczego uczyliśmy drugi element, jak chcieliśmy jedynkę? Dlatego, że, co jest niesłanie ważne, i tutaj to zaznaczę, pytonie, liczymy od zera. Czyli tak naprawdę pierwszy element listy ma indeks zerowy. Od niego zaczynamy, bo jest, można sobie wyobrazić, w zerowej odległości od początku. Więc element o indeksie 1 jest drugim elementem. Można indeksy mieć bardziej złożone. Można mieć zakres indeksów, czyli można poprosić o elementy od indeksu 0 do indeksu 2, przy czym zawsze wtedy nieuzgłoniony jest prawy koniec przedziału. Czyli to będzie indeks 0, indeks 1, indeks 2. Szóstka ma indeks 2 i nie została objęta, bo już prawy zakres przedziału nie został objęty. Możemy też w ten sposób sobie to zrobić, to jest lista wycięty fragment, czyli lista składająca się tylko z elementu o indeksie 1, czyli na drugiej pozycji aż do indeksu o elemencie 2, czyli na trzeciej pozycji, nie uwzględniając już tego elementu. Jeżeli zabraknie jednej z końcówek, na przykład a od 1 to znaczy to będzie do końca. A od dwukropek 3 będzie od początku do elementu o indeksie 3. Można też użyć indeksów ujemnych. Ha, dostaliśmy ostatni element. Możemy indeksy ujemne używać także w zakresach. Przyjrzyjmy się szybko, jak działają ujemne indeksy w liście. Poznaliśmy, w jaki sposób indeksy działają całkowite dodatnie, tak? czyli 0 to był pierwszy indeks, 1 to był drugi element, 2 to trzeci element, 3, czwarty i ostatni element listy. Ale jeżeli użyjemy indeksów ujemnych, to... Idziemy od tyłu. Minus 1 jest ostatni element, minus 2 przedostatni, minus 3 przed, przedostatni i tak dalej. A dlaczego od minus 1? No bo 0 już jest zajęte, a indeksy muszą być jednoznaczne. Czyli w ten sposób każdy indeks jednoznacznie odpowiada jakiemuś elementowi. Od początku numerujemy od 0, a od końca numerujemy od minus 1 w dół. Jeżeli spróbujemy sięgnąć o element A od minus 4, otrzymujemy pierwszy element z tej listy. W ten sposób otrzymamy wszystkie elementy od początku do ostatniego, ponieważ ostatni ma indeks minus jeden. I jak przypominam, jeżeli zakres robimy ten z kropkiem, prawy koniec zakresu nie jest uwzględniany. Listy można do siebie dodawać. Tutaj dwie listy dodam do siebie i otrzymuję listy, które są w postaci ze sklejenia, powstał ze sklejenia dwóch list. Czyli ta lista odpowiada za ten fragment. Te trzy elementy, a ta pierwsza lista odpowiada za te dwa elementy. Można też dopytać, jaka jest długość listy przy pomocy funkcji len. Lista ma długość 4. I tak jak wspominałem, że wartości logiczne, zmienne logiczne są powiązane ze zmienną, ze instrukcją sterującą if, tak listy są bardzo silnie powiązane z instrukcją sterującą for. Czyli mamy tą naszą listę i możemy przebiec po niej elementami przy pomocy instrukcji for. Instrukcja for będzie szła po wszystkie elementach listy i kolejno podstawiała pod zmienną i wartość wziętą z tej listy. Ruchomy sobie tą instrukcję i zobaczymy, co się wydarzy. Zostały wypisane w każdym przebiegu pętli zostały wypisane wartość z pobrana z naszej listy. Następnie kropka, więc mamy 4, 5, 6, 7. Ciekawą konstrukcją jest lista zbudowana na rężach, na zakresach. Range to jest zakres 12 elementów i one są to elementy od 0, 1, 2 do 11. Dlaczego do 11? Bo liczymy od 0, czyli od 0 do 11 jest rzeczywiście 12 elementów. Więc Moglibyśmy po takim zakresie przebiec i otrzymać cztery elementy, 4 elementy kolejno z tej naszej listy mamy len a długość 4, czyli range len a to jest 0, 1, 2, 3 i to tutaj właśnie wypiszemy. Moglibyśmy przebiec po tej liście w ten sposób, czyli przebiec po zakresie indeksów od 0 do 3 i wypisać ich wartość. Czyli to, co mamy, tą konstrukcję tutaj jest bardzo podobna do tej konstrukcji, którą mamy tutaj wyżej w kondycji 68. Przyznam się szczerze, to rozwiązanie jest Moim zdaniem dużo prostsze i bardziej eleganckie. Przebiegamy po liście, nie musząc korzystać z dodatkowej konstrukcji. Ale jeżeli potrzebny jest nam indeks do jakiejś operacji, możemy w ten sposób z indeksu skorzystać. Listy można rozbudowywać. Można do listy dokleić element. Dokleję na końcu element przy pomocy funkcji append. To użyłem ósemkę na koniec listy. Listy można dodawać do siebie. Dokładnie tak samo jak dodawaliśmy napisy. Można mnożyć dokładnie w tej samej zasady, jak mnożyliśmy napisy. Tutaj pomnożyłem napis A przez 3. Mamy nasze listy A. Sklejone samo sobą trzykrotnie. Pamiętacie Państwo napis S? Ten alamaczykoty? Możemy się odwołać też przez indeks do elementu A. Czyli tak naprawdę można sobie wyobrazić, że napis jest listą znaków. I można się do tych znaków odwoływać można się do tych znaków odwoływać dokładnie tak samo, jak się odwołujemy do elementów listy. Czy napisy są dokładnie listami znaków? No właśnie nie, niekoniecznie. Są pewne subtelne różnice, różnice i do nich za chwilę dojdziemy. Ale listy i napisy są blisko związane, tak? Czyli można w pewien sposób traktować napisy jako listę znaków. Można też wreszcie mieć operację na listach napisów, można na przykład mając napis użyć go, żeby sklenia listę napisów. Robimy to przy pomocy funkcji JOIN. Czyli jeżeli mamy napis spacja, pauza spacja, możemy użyć go do połączenia listy napisów ala ma kota. Uzyskujemy tego typu napis. Napis pusty też jest napisem, możemy go użyć do sklenia elementów tej listy, tutaj jak widać połączyły się te rzeczy razem. Zmienna też Napisowa może, ma funkcję join, więc możemy użyć wartości zmieni do sklejenia. I tak jak przypominam, można sięgać do, do elementów napisu, tak do elementów listy. Istnieje pewien specyficzny rodzaj, bardzo podobny typu, pewien specyficzny typ, niesłanie podobny do listy. Są to krotki. I te tuple, krotki, tym się różnią od listy, że przy deklaracji używa się do na nich nawiasów okrągłych. To jest krotka składająca się z 1, 2, 3, 4. Odwołujemy się do krotek, tak, że odwołujemy do elementów listy. I, I że mam listę 1, 2, 3, 4, to mogę ustawić. Wartość pierwszego elementu na minus 1. Spróbujmy to samo zrobić w krotce. Pojawi mi się błąd. Główna. Różnica między krotką a listą jest to, że krotka jest po utworzeniu niezmienna. Ona pozostaje taką, jaką została utworzona. Z listami jest inaczej. Z listami możemy zmieniać ich zawartość, ich treść. Tak jak tutaj widać zmieniłem wartość pierwszego elementu. Przez podstawienie na wartość minus -1. Wcześniej do mojej listy dołożyłem konkretny element. Czy listy możemy zmieniać, zarówno w środku, jak i dokładać elementy, także usuwać elementy? W środku krotek jest to niemożliwe. Zresztą można powiedzieć taka lista, która jest tylko do odczytu. Tak, ma ona pewne szczególne zastosowania, o czym opowiem za parę minut. W środku krotek mamy bardziej ciekawy mechanizm. A mianowicie w środku krotek, to co tworzy krotkę, tak naprawdę to nie jest koniecznie okrągły nawias. Ten mamy tutaj, tylko przecinek. Przecinek tworzy krotkę. Więc jeżeli mamy zmienną A, zmienną B, to krotka A, przecinek B tworzy krotkę o odpowiednich wartościach. I vice versa. Jeżeli mamy dwie zmienne w ten sposób i podstawiamy pod nie krotkę. Ona ulegnie rozpakowaniu. Czyli po takiej operacji A, B równa się krotka 5, 6, A będzie miało wartość 5, a będzie miało wartość 6. Można tego użyć do takiej bardzo ciekawej i pytonicznej konstrukcji, zamianą miejscami dwóch zmiennych. Zamieńmy miejscami dwie zmienne, czyli pod BA postawmy AB. I rzeczywiście tutaj A i B zamieniły się miejscami. Krotkę możemy tworzyć na bazie listy. E, tutaj mamy listę stworzoną na bazie e, zakresu range. Można też bardzo ciekawą konstrukcję użyć w z tak zwanej specjalnej funkcji zip. Funkcja zip jest funkcją, to nie od zip kompresji, tylko zip jak po angielsku zamek błyskawiczny. Można sobie wyobrazić, że mamy dwie, czy to listę, czy kropki w tej samej długości i je zszywamy z sobą jak dwie części zamka błyskawicznego. Czyli mamy listę 0, 2, 3 i mamy listę ABCD. Jeżeli je zipujemy, to listę, którą otrzymamy, będzie listą krotek, gdzie ta para będzie składać się z, każda z pierwszego elementu pierwszej listy, pierwszego elementu drugiej listy, następnie drugiego elementu, pierwszej listy, drugiego elementu drugiej listy, trzeciego elementu pierwszej listy, trzeciego elementu drugiej listy i tak dalej, i tak dalej. Czyli poznaliśmy ze struktur złożonych już listy, poznaliśmy krotki, przechodzimy do słowników. Tak jak przy deklaracji list używaliśmy klamer prostokątnych, przy krotkach nawiasów, tak przy słownikach używamy wąsów. Przy czym konstrukcja w środku jest nieco inna. Tutaj się pojawia dwukropek. Słownik, nazwany czasami mapą albo listą asocjacyjną, można sobie wyobrazić, jest takim bardzo specyficznym rodzajem listy, gdzie indeksem nie jest. Kolejna liczba całkowita idąca od zera, ale indeksem może być cokolwiek. W tej liście, którą tutaj mamy, mam dwa elementy indeksu A i B. To jest to lista, która pod indeksem, jest to słownik, który pod indeksem A ma wartość 1, pod indeksem B ma wartość 2. Odwołuje się tak, jakby to była lista. Tylko się mówi o tym, lista asocjacyjna. Pod kluczem A mam wartość 1. Mówi się o. W tym pierwszym elemencie pary klucz, o drugim mówi się wartość, czyli pod kluczem A mam wartość 1. Jeżeli próbuję sięgnąć do indeksu, którego nie ma w słowniku, otrzymam błąd. Powiem mi, no, no nie masz nic pod C. Mamy pod A, mamy pod B, ale nie mamy nic pod C, no więc stąd pojawił się błąd. Jeżeli chcemy sięgnąć do, list do słownika, ale chcemy się zabezpieczyć przed Możliwością wpadnięcia na nieznane elementy, możemy podać domyślną wartość do funkcji get. Czyli funkcja get działa tak samo jak pomyłka z klamry, tylko mamy jeszcze jeden parametr. Możemy tutaj podać wartość domyślną. Czyli jeżeli z m wyciągnę po kluczu c wartość i tam nie znajdzie, on mi poda 0. Mogliśmy iterować po listach, to już widzieliśmy. Czy po słownikach można iterować tak i to aż na trzy sposoby, z tego względu, no, że słownik ma, można powiedzieć, strukturę dwuwymiarową, kluczy i wartości. Więc można się zapytać, po których wymiarze idziemy. Więc możemy iść tylko i wyłącznie po kluczach. Tutaj mamy klucze A i B. Możemy iść tylko i wyłącznie po wartościach. Mamy wartości 1 i 2. Możemy oczywiście, korzystając, mając klucze, jesteśmy w stanie oczywiście wyciągnąć sobie dowolną wartość ze słownika. Czyli mając klucz, przez odwołanie się tutaj przez klamerkę możemy prostokątną, możemy wyciągnąć sobie wartość, która pod tym kluczem jest. Ale ta operacja, którą tutaj jest zawarta, można tak naprawdę wykonać przy pomocy iteracji po items, czyli po item w items iterujemy i tak jak widzimy, otrzymujemy krotki, z z klucza wartości. A ponieważ jest to krotka, może użyć mechanizmu rozpakowania, który przed chwilą widzieliśmy. Czyli tak naprawdę od razu rozpakowywać tą krotkę na dwie zmienne, k i v, k od key, v od value i wypisać ją, tak? Czyli tutaj dokonałem tej sztuczki z rozpakowywaniem krotek, którą wcześniej poznaliśmy. Jeżeli rzeczy, które trzymane są w słowniku items, są postacią naprawdę krotek, to oznacza, że słownik można utworzyć z listy krotek. I tak utworzony słownik rzeczywiście składał się z tych dwóch krotek, które tutaj widzieliśmy. Jeżeli teraz mamy, przypuśćmy, listę ABC i zipujemy ją z listą, która przebiega po 0, 1, 2, to moglibyśmy na tej podstawie stworzyć słownik. I to jest dokładnie to, co zrobiłem. Tak? Czyli korzystając z tego konstrukcji ZIP, która była przed chwilą, mogłem, mogłem skonstruować słownik budujący w locie listę krotek, które będą stanowić składowa słownika. Co może być słownikiem, słowniku kluczem, a co może być wartością? No więc wartością może być w zasadzie cokolwiek, jakiekolwiek jest wartość zmiennej pytońskiej. Kluczem zaś nie. Kluczem muszą być elementy, które są niezmienne, no bo jeżeli coś może zostać zmienione, to może ono zastąpić miejsce innego istniejącego klucza. I co wtedy się z wartością tam przechowywaną stanie? Ma być nadpisana, zmieniona, wymieniona, pozostawiona stara. N nie da się na to pytanie prawidłowo odpowiedzieć. Dlatego w słowniku klucze muszą być niezmienne, muszą mieć cechę niezmienności, muszą być immutable. Takie rzeczy poznaliśmy, są to liczby, no. 3 jest 3 i zawsze będzie 3 4 jest 4 i zawsze będzie 4 i nigdy nie będzie 3 więc nie można zmieniać wartości klucza który jest, się on nie zmieni on będzie zawsze taki sam Słownik może się zmienić, no bo może być wydłużony, może być skrócony, możemy zamienić mu jakieś elementy. Lista mo może być skrócona, wydłużona, mogą być elementy w niej zmienione, więc ona kluczem nie może być. Więc dlatego klucze w słowniku muszą być liczbami, napisami bądź krotkami. I tu przychodzi podstawowa różnica między listą a krotką, i jedną z niewielu przewag krotki nad listą, że krotka może być kluczem w słowniku, lista nie. Więc listy i słowniki nie mogą być kluczami. Kluczami mogą być liczby, napisy i krotki. Przykład, proszę bardzo. Mamy dwie krotki jako klucza i taki słownik jest prawidłowo skonstruowany słownikiem w pytonie. Ale jeżeli dokładnie tak samo funkcjonalnie zrobię co wcześniej, tylko zamiast krotek użyję list, no to pyton już zaproponuje. No niestety, nie mogę użyć listy jako klucza w słowniku, i ten błąd który się pojawi, unhashable type, jest dokładnie błędem znaczącym. Próbujesz użyć jako klucza w słowniku coś, co jest zmienne i to niestety nie przejdzie. Mówiliśmy o krotkach, listach, słownikach. Mówiliśmy o for, mówiliśmy o if. Opowiem jeszcze o innej instrukcji sterującej. While. While, można sobie wyobrazić, jest takim bardziej rozbudowaną wersją ifa. Przypuśćmy sobie wróćmy sobie do naszego ifa. Mamy n i sprawdzamy czy n jest zero. No i n nie jest zero. Tak mamy if else. Czyli na tej podstawie dokonamy na podstawie wartości ifa dokonujemy jakieś podstawienia. Mamy taki specjalny rodzaj podstawienia z takim ifem jednolinijkowym. Zwróć uwagę tutaj nie ma dwukropka. Który mówi że nazwa jest zero, jeżeli i n jest zero, czyli w wypadku jest nie zero. Tak, czyli ta konstrukcja jest równoważna tej konstrukcji i nieco bardziej zawarta. Ale teraz pokażę nieco bardziej skomplikowaną instrukcję strunującą while. Można sobie wyobrazić, że ona jest niesłychanie podobna do ifa, tylko z tą różnicą, że if wykonywany jest tylko raz, a while wykonywany jest w kółko, w pętli, tak długo, póki warunek jest spełniony. n jest równe 5, i tak długo jak n jest większe od 0, a 5 jest większe od 0, będzie wypisywany n, ale ja jeszcze dodatkowy element tutaj wprowadziłem, że zmieszam ten n o 1. Kiedy n dojdzie do zera, warunek nie został spełniony, while się kończy. To jest tu pewne niebezpieczeństwo. Gdybym na przykład zamiast odjąć, pomylił się i dodawał 1 do n, pętla nigdy by się nie skończyła i by mi cały czas wypisywał kolejne liczby całkowite. Bardziej. Skomplikowane sterowanie pętli while można uzyskać w z dwóch słów kluczowych: break i continue. Break powoduje natychmiastowe zakończenie naszej pętli, czyli zaczynamy od pięciu, a jak tylko dojdziemy do dwóch, natychmiast kończymy pętlę i jest koniec. Break. Continue powoduje, że wykonujemy kolejną iterację pętli, pomijając polecenia dalej. Więc jeżeli mam tutaj continue, to do tego polecenia print nigdy nie dojdę i nigdy żaden wykrzyki się mi nie pojawi. Czyli wpisałem odjąłem 1, wypisałem 4, odjąłem 1, wypisałem 3, odjąłem 1, wypisałem 2, ponieważ jest dwa, zrobiłem break, zakończyłem działanie pętli while, nawet nie, do, nie doszedłszy do zera. Ale przez to, że miałem continue nigdy nie dochodziłem do tego warunku z wykrzyknikiem. Wspominałem, że while y jest bardzo podobny do ifa, nie tylko ze względu na tą konstrukcję początku, ale ta dlatego, że ma też swojego else'a. Jeżeli mam taki warunek, to else zajdzie tylko wtedy, kiedy pętla zakończyła się przez wyczerpanie tego warunku. Czyli jeżeli pętla zakończyła się breakiem, else nie zostanie uruchomiony. Tutaj nie mam break i dlatego else mi się tutaj pojawi. Bo while y zakończył się zgodnie z przewidywaniami, nikt go wcześniej nie wyłączył. Warto też wspomnieć jeszcze chwilkę o rężu. Czyli ręcz taki siedmiuelementowy, no to jest od 0 do 6. Przypominam, liczymy od 0. To będę wielokrotnie powtarzał, bo to jest tak podstawowa rzecz, że to, to niestety trzeba w kółko powtarzać. Um, mogę dać dwa parametry odręcza. To będzie oznaczało od którego miejsca zaczynam. Czyli od 1 do 7 ma już tylko tak naprawdę elementów 6. Od 1 do 6, bo zacząłem od 1. Można dać trzeci parametr, który oznacza. Co ile wykonuje krok? I to będą kolejne liczby nieparzyste, 1 czy 5. Bo Krok może być także ujemny. Przez to otrzymam listę, na przykład, która idzie do tyłu. Mieliśmy append, który dokłada do listy. Odwrotną operacją do append jest pop, który ściąga ostatni element z listy. Append dokładam na końcu listy, pop ściąga ostatni element z listy i go usuwa. Także też można użyć warunek while lista, czyli tak długo, dopóki lista jest niepusta robię pop, no i teraz lista została pusta. Więc taka ciekawa tutaj manipulacja, pozwalająca używać listy tak zwanego stosu. Pop i append. Listy, krotki, słowniki. Dochodzimy do zbiorów. Zbiór można stworzyć przy pomocy konstruktora set. Zbiór jest to zbiór po prostu matematyczny. Można odpowiedzieć, czy jakiś element należy do zbioru, czy do tego zbioru nie należy. Więc możemy po prostu do zbioru dodawać przymoc add, dodanie dwukrotnie trójki nic nie zmienia, no bo jak już jest raz dodany, to nic nie daje. Jeżeli... Jeżeli... dodam kolejne elementy, po prostu rozbuduję się tylko nowe rzeczy. Zbiór jest zmiennym. Czyli można do niego dawać elementy. Więc jeżeli będziemy chcieli go używać jako klucza w słowniku, postawi, pojawi się błąd. Unhashable Type Set, czyli zbiór, nie może być kluczem w słowniku. Istnieje specjalny rodzaj słownika, nazwany Frozen Set, który po zamrożeniu na istniejącym zbiorze nie może już zostać zmieniony. I taki Frozen Set już może stanowić. Klucz w słowniku, czy można wyobrazić, że relacja między Frozen set a set jest jak między tuplą a listą. Więc tych typów jak widać, złożonych w pytaniu jest bardzo wiele, dlatego absolutnie nie twierdzę, że w sposób wyczerpujący tutaj omówiłem wszystkie typy. Chciałem tylko zwrócić uwagę na podstawę niuan niuansek, to trzeba być świadomym, szczególnie przy korzystaniu ze słowników. I wreszcie ostatni temat, który zamyka dzisiejsze spotkanie: sortowanie list. Mamy jakąś listę. Tutaj mamy listę stworzoną z range'a z indeksowaniem z krokiem minus -1, czyli od tyłu, i możemy ją posortować. No, listę malejącą posortowałem, czyli mam listę rosnącą. Mogę podać tutaj parametr reverse, że sortuję w porządku odwrotnym, czyli z listy rosnącej zrobię listę malejącą. Można sortować. Stworzyłem sobie teraz listę napisów listę napisów odpowiąć kolejnym liczbom. Konstrukcja, która tutaj jest. Dzisiaj nie będę wprowadzał. W razie widzą Państwo, jest to lista napisów od 0 do 20. Jeżeli ją posortuję, otrzymam taki dość ciekawą rzecz, czyli po 1 jest 10, po 19 jest 2. Co to za porządek sortowania? To proszę Państwa, jest. Porządek leksykograficzny. To, co sortuje na tej liście, to nie są liczby. To są napisy odpowiadające kolejnym liczbom. I porządek wewnątrz przestrzeni napisów nie jest taki jak przestrzeni liczb. W przestrzeni napisów porządek jest porządkiem leksykograficznym, takim jak w słowniku. Czyli w słowniku mamy najpierw wszystkie wyrazy na A, bez względu na to, jakie są długości. Następnie mamy wszystkie wyrazy na B, dlatego mamy najpierw wszystkie liczby znaczące się na 1, a dopiero później wszystkie liczby znaczące się na 2. Chcąc posortować je po wartości odpowiadającej, musimy podać klucz, po jaki ma być robiony. I tym kluczem naszym będzie rzutowanie. Czyli tutaj wprowadzam sobie funkcję, która będzie mi zamieniać te liczby z powrotem te klucze na liczby, spotkanie elementy na liście z powrotem na liczby i według tego mechanizmu będzie sortować. Czyli mam posortowaną listę tym razem interpretując napisy jako jako elementy tej listy traktowane jako liczby. To kończy dzisiejsze spotkanie. Zapraszam serdecznie na kolejne, na którym omówimy sobie bardziej rozbudowane mechanizmy języka. Za uwagę dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.